Dzień dobry, Bogumił Siewruk, Witam w kolejnym odcinku Pira ze drzwi. Obok mnie Marcin Kaczmarek, muzyk Samołk. Jesteś muzykiem, ale czy dlatego przyjechałeś do Opola, że jesteśmy stolicą polskiej piosenki? Tak o tym nie myślałem, wtedy przyjeżdżałem na studia, ale ostatecznie tak się stało, że tutaj się rozwijam muzycznie dosyć mocno. Gdzie się rozwijasz? W tej chwili... W cieplaku się rozwijam. W miejscu, gdzie mam do dyspozycji sarkę i mogę sobie rozstawić perkusję, gitary i grać sam albo z zespołem. Wcześniej no, rozwijałem się głównie w domu. Cieplak, co to jest za miejsce? Cieplak to jest takie, takie bajeczne miejsce. <noise> to jest klasztor kultury, enklawa kultury wręcz. Przez wiele lat cieplak był obiektem handlowym, gdzie były boksy sklepowe, głównie meblowe, jeśli dobrze pamiętam. W tej chwili tam się ostał seksshop, i jeszcze chyba magazyn z lampami i wiele boksów zostało wolnych, więc miasto jakby widząc schyłek tego obiektu jako handlowego, postanowiło wynajmować przestrzenie w boksach dawnych handlowych. Dla stowarzyszeń, na różną działalność. Tam były magazyny stowarzyszeń, tam były pracownie dla artystów różnej maści, malarzy, fotografów, rzeźbiarzy. Tam jest, zapomniałem o tym też, tam są harcerze również w tej chwili zainstalowani oraz wiele pomieszczeń było przeznaczonych na salki dla zespołów. I te miejsca niedługo przestanie istnieć? I to miejsce przestanie istnieć, ponieważ będzie. W planach jest wyburzenie tego i postawienie tam od nowa obiektu, który będzie wspierał obecny okrąglak. To będzie obiekt sportowy, więc tam już miejsca dla artystów nie będzie. No i tak z niecierpliwością czekamy, aż ten moment nastąpi. Na razie jeszcze do końca marca wiemy, że nikt nas stamtąd nie wygoni, ale z końcem marca yy, no, kończą się tam już pewne um umowy wynajmu i będziemy musieli się prawdopodobnie wyprowadzać. Czyli muzycy, artyści, tak? Jest szansa, że znajdziecie jakieś miejsce dla siebie? No Każdy z nas przede wszystkim szuka na własną rękę, ponieważ wszyscy są indywidualistami. Nie, nie sposób się też tak od razu dogadać yy, co do tego, co byśmy chcieli robić. A yy, no jeśli mamy cztery zespoły muzyczne, to to jest. Nie wiem, około 15 osób wtedy, w tym momencie, które muszą zadecydować o nowych miejscach. I to nie jest łatwe. Z reguły każdy zespół decyduje o tym sam. Jak tylko dostaliśmy informację z dwa lata temu, że trzeba się będzie wyprowadzać, już pierwsze zespoły zaczęły się wyprowadzać, szukać nowych miejsc na własną rękę. Zostaje nas tak powolutku coraz to, coraz to mniej. Ci, którzy zostali teraz, czekają do tego ostatniego momentu, kiedy już będą nas na siłę stamtąd prawie, że wyrzucać. Nie możesz po prostu grać w domu? Jest za głośno. Ja mam do rozstawienia perkusję, wzmacniacz, głośnik, gitarę elektryczną. Miejski Dom Kultury. Miejski Dom Kultury to w tej chwili jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, gdzie odbywają się koncerty różne, fajne, oczywiście, ale nie ma tam przestrzeni dla muzyków, którzy chcą grać. Tam nie ma salek po prostu do grania, nie ma na to miejsca. Jest miejsce na same koncerty albo na wystawy. Jesteśmy stolicą polskiej piosenki i nie mają gdzie tutaj artyści e, ćwiczyć? No właściwie w tej chwili jeszcze mają w cieplaku przez chwilę, ale jak tylko to się skończy, to nie będą mieli. Były robione parę lat temu podchody w stronę Urzędu Miasta, żeby sobie załatwić jakieś miejsce. Ze strony Urzędu Miasta padało kilka propozycji lokalowych, ale one były. No, nie, niemożliwe dla nas, ponieważ jeśli ktoś oferował pomieszczenia w kamienicy na placu Sebastiana, to my jako muzycy wiedzieliśmy, że to się nie sprawdzi, bo jak wejdzie pięcio- czy sześcioosobowy zespół, to on robi tyle hałasu, że mieszkańcy obok nie wytrzymają. No i jakoś te pertraktacje się rozmyły, ponieważ no, muzycy nie stanowili osobowości prawnej w formie jakiegoś jednego stowarzyszenia czy coś w tym stylu. Brakuje tutaj Obiektu typu Dom Kultury, taki typowy dla Polski, gdzie jest przestrzeń na koncerty, na wystawy, ale również przestrzeń do pracy dla artystów. Ciepak stał się fajnym miejscem, ponieważ ludzie chętni coś robić, jakby te inicjatywy oddolne społeczne, różni artyści, do, dowiedziawszy się, że można poprzez stowarzyszenie wynająć sobie lokal na działalność właśnie artystyczną, zrobili to. Skutkiem tego mieliśmy w cieplaku jeszcze nadal mamy, tak jak mówię, malarzy, zespoły, fotografa, kogoś, kto robi instalacje i grafiki. Zrobił się tam swego rodzaju jakby taki dom kultury, bez możliwości pokazywania tego w tym domu kultury. W Opolu brakuje czegoś takiego. Dawno, dawno temu był dom kultury w budynkach obecnego Radio Opole. Tam była też sala koncertowa. To są w tej chwili studia Radio Opole. Swoistą rolę Domu Kultury przejęło Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, wcześniej Miejski Ośrodek Kultury. Tylko, że tam jedyne, co się odbywa, to jakieś wystawy, niewielkie, bo tam nie ma za dużej powierzchni na to, i koncerty. Owszem, to są bardzo fajne koncerty i to są koncerty gwiazd muzyki, nie są to amatorzy, to są naprawdę fajne zespoły, i naprawdę fajnie, że, możemy, że oni ich sprowadzają i możemy sobie pójść na koncert. Naprawdę uznanych kapel nie mamy daleko, ani nie jest jakoś skrajnie drogo. Ale brakuje w tym momencie w Opolu przestrzeni dla artystów, gdzie oni by mogli sobie właśnie podnająć pod pomieszczenie jakieś i tam się wyżywać. Jeśli pojedziesz do Kędzierzyna, masz tam dom kultury chemik dosyć znany. Tam można sobie znaleźć pomieszczenie i tworzyć i jednocześnie być zobligowanym ze strony władz Domu Kultury, żeby tą swoją twórczość pokazywać na wernisażach albo w trakcie jakichś koncertów. Grałem kiedyś w zespole z Kłodnicy, z tego okręgu kędzierzyńsko-kozielewskiego i tam graliśmy w Domu Kultury, który dawniej był takim, takim, jak Kłodnica była osobną miejscowością, to to był ich własny Dom Kultury. Była sala, było Kilka pomieszczeń, gdzie można się było powyżywać. Tego brakuje w Opolu, żeby było jedno miejsce duże, gdzie ci artyści mogliby sobie wszyscy tworzyć i jednocześnie mieć przestrzeń do pokazywania się. To jest jakby taki, taki trochę problem Opola, z którym się borykam już od wielu lat jako kabareciarz, jako muzyk. No i, no i coś takiego by się, by się bardzo przydało, tylko nie ma na to w tej chwili miejsca. Są młodzieżowe domu kultury które się fajnie bardzo sprawdzają, ale dla młodzieży są yy, osiedlowe domy kultury, Spółdzielcze takie. Mam jeden na osiedlu, jest bardzo fajny, ale jego oferta jest skierowana jakby tak bardziej w stronę rodzin. To są zajęcia taneczne dla dzieci, to są zajęcia plastyczne dla dzieci, to są, yy, to jest na przykład yoga albo jakiś pilates tam odbywający się w salach. Ale jeśli ja bym chciał tam wejść z perkusją, z kapelą, to nie mam na to za bardzo szans. Tam nie ma, nie ma przestrzeni na to. Jest przestrzeń, żeby pokazać, owszem, te obrazy, jest kółko plastyczne tylko dla dorosłych super, ale nie ma, jest miejsce dla grup warsztatowych, które coś ćwiczą i pokazują, ale nie ma dla pojedynczego artysty. Gdybyś ty chciał sobie zrobić, będąc artystą, fotografem, ciemnie gdzieś, nie miałbyś takiej przestrzeni, to musisz sobie sam na własną rękę szukać w tym mieście lokalu, gdzie sobie zrobisz tą ciemnie. Nie ma tak, że pójdziesz do Domu Kultury i tam jest ciemnia, Albo w moim przypadku jakaś salka, gdzie można grać, tylko no, albo że możesz sobie w tym domu kultury znaleźć jakąś pakamerkę, dadzą ci i będziesz tam sobie urządzić ciemnie. Tego nie ma, tego brakuje w tym mieście. Jaki jest twój pomysł na to, żebyśmy rzeczywiście tętnili muzyką? To jest wiele pomysłów, i to nie tylko moich, też kolegów muzyków. Były pomysły, żeby na przykład w trakcie festiwalu Dogadać się oczywiście z miastem i uruchomić w różnych miejscach miasta niezależnie od sceny festiwalowej, mniejsze sceny, gdzie mogłyby się pokazywać zespoły lokalne. Wiadomo, że to jest okazja dla nich, ponieważ w mieście wtedy się kręci też, że tak powiem, wielu ludzi z branży. I oni by chodzili też pewnie na te mniejsze koncerty, miejmy nadzieję, i mogli podpatrzeć może jakiś zespół i stwierdzić, wow, oni są super, do no nie. No... Może ich nagrajmy, czy coś zróbmy. Może znajdą jakąś perełkę. Byłaby to też okazja do pokazywania turystom, bo Opole ściąga trochę turystów i widzów, do pokazania czegoś jeszcze oprócz tej festiwalowej sceny, czegoś lokalnego bardziej, no nie? Muzycy mogą grać na ulicy, tak? Ja dzisiaj widziałem dwóch muzyków grających na ulicy. Można. No to dlaczego to. Tylko takie elektryczne granie to już jest trudniejsze. Zespół rockowy grający na ulicy to już. To już byłoby nie dużo, tak, hałasu, no, dużo hałasu, ale dużo hałasu. Spotyka się, tylko to jest dużo hałasu, no i trzeba mieć prąd stąd, no nie? z baterii. No, no okej, okay, już wielokrotnie występujący Indianie z Ameryki Południowej dowodniali, że wystarczy agregat i dwa głośniki, i można robić dużo rzeczy. No, i, ale to jest właśnie ten przykład. Oni dzięki temu zarabiali i się pokazywali. No nie? Coś takiego można by też zrobić przy okazji właśnie dużej imprezy typu festiwal w Opolu. Odbywały się oprócz tego właśnie pomniejsze festiwale typu Songwriters Festival, jest wielki festiwal Drumfest, gdzie są liczne imprezy towarzyszące też. Można wokół tego budować jeszcze dodatkowe, dodatkowe okazje do występu dla młodych ludzi. Tylko trzeba je stworzyć, żeby dać im możliwość w ogóle. Bo to, że chcemy być miastem muzycznym, to stolicą polskiej piosenki, to wiemy, no ale ten problem bycia tym muzycznym miastem to jest tak naprawdę szereg różnych rodzaju problemów. Ten pierwszy problem to jest to, że młode kapele nie mają gdzie ćwiczyć. No muszą tego wszystkiego szukać na własną rękę. Nie mają tej ręki wyciągniętej od, ze strony miasta na przykład tak otwarcie. Ten drugi problem to jest miejsce, w którym mogłyby występować, czyli odpowiednia sala koncertowa, no to... nie za duża i nie za mała. No niby tak, ale tutaj akurat już miasto też inicjatywy różne oddolne robią swoją robotę, ponieważ mamy raz, że to Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, gdzie można przynajmniej spróbować jako zagrać jako support przed jakimś bardziej znanym zespołem, to też się może udać. Oprócz tego jest kilka pomniejszych lokali w Opolu, gdzie klubów, gdzie można zagrać koncert bez problemu. Proponowałbym stworzenie obiektu przynajmniej, w którym można by działać twórczo, a pokazywać się z tym już można, nie wiem, w Galerii Sztuki Współczesnej, w koncerty można dawać w klubach albo w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. Natomiast brakuje tego miejsca do próbowania, do ćwiczenia tego wszystkiego, do tworzenia, do, do, do malowania, żeby potem móc te obrazy gdzieś pokazać. I to nie mówimy o grupach. Które mogłyby gdzieś wspólnie malować i coś pokazywać, bo takie rzeczy się odbywają w osiedlowych domach kultury, chociażby. Ale mówimy o miejscu dla pojedynczych artystów. Jest w cieplaku malarz, który robi doskonałe oleje i sprzedaje się w Europie. Krzysztof Klusik, naprawdę jest bardzo fajny. I on tam cały czas siedzi, jemu się tam podoba i on chyba wyjdzie stamtąd ostatni ze swoimi obrazami, chociaż część tych obrazów już gdzieś próbuje rozlokować po mieszkaniu lub nawet kilku, żeby się zmieścić, bo ma tych płócień dosyć sporo. Wymień tak powie... wy artystów, którzy w tym momencie po prostu urzędują w Cieplaku. Wszystkich nie znam. No, na pewno jestem ja. Są oprócz tego koledzy moi z zespołu, z którym ja albo tworzę zespół Byzek, tudzież oni tworzą swój własny projekt w tej chwili jeszcze bez nazwy. Jest Krzysztof Klusik, który jest malarzem, jest Agrest, który jest no... Wokalistą, ale również też multiinstrumentalistą, basistą, gitarzystą. Yy, Założyciel przed... zespołu na przykład Samba i Dżungla. Tak, też. No widzę, znasz człowieka. Yy... I wielu innych zespołów. Tak, obok dawny Kozy Bunks, obok jest yy, jeszcze właśnie no, Hufiec Harcerzy. Pod nami jest yy, Burza, który udzielał się też w kilku zespołach. Bardziej znanym jest Rubin 714 na przykład, którego wiele nagrań powstawało właśnie w Cieplaku też. Yy, oprócz tego, był jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, Bongostan przez chwilę też tam miał próby, 740 milionów oddechów. Póki jeszcze istniały, też tam próbowały. Miejsce naprawdę było genialne, ponieważ na, można tam było wejść o godzinie 21 i naraz usłyszeć próby czterech zespołów na korytarzu. Yy, miejsce też o tyle fajne pod tym względem, że jeśli komuś zabrakło kabla albo mikrofonu, mógł zapukać do salki obok i powiedzieć: Chłopaki, Jesteśmy do 23. Czy nam pożyczycie do tego czasu kabel? No nie? nie ma problemu. Nam się zdarzały sytuacje, ponieważ graliśmy muzykę improwizowaną, że przychodzili wokaliści i mówili: Słuchajcie, chłopaki, fajnie gracie, czy, możemy wam, czy mogę z wami pośpiewać. I nagle się okazuje, że mamy z minuty na minutę wokalistę. Jeśli mamy go jak nagłośnić, no to z nami śpiewał i nagrywał. Dlaczego? Bardzo fajne inicjatywy. Dlaczego warto wspierać coś, takie coś takiego? Powiem. No, warto wspierać y, ogólnie czyjeś dążenia twórcze. Y, chociażby dlatego, że no, to daje energię i radość. Można potem po prostu pójść na koncert lokalnego artysty, nie przypłacić za bilet na przykład, nie płacić 40 zł, zapłacić 14 albo 10. Y, no, wspiera się różne formy sztuki w tym mieście. Plastycy lokalni stoją bardzo fajnie. Fotografowie też. Jeśli chodzi o muzykę, mamy szkołę muzyczną, filharmonię, mamy młodzieżowe domy kultury, ale to wszystko są cały czas takie bardziej rzeczy, oprócz filharmonii, która jest mocno dla dorosłych, to są rzeczy młodzieżowe. Brakuje czegoś dla ludzi, powiedzmy, w moim wieku. Podchodzę pod czterdziestkę i aż tak powiem, gdzie mam z tym pójść? No jestem dorosły, mogę sobie to miejsce sam załatwić, ale no, próbuję być jakimś lokalnym artystą, wnieść swoją wartość, w tą tutaj społeczność, pokazać się też z tym jakoś, no bo to się ludziom podoba, mogą tego posłuchać, mogą przyjść na ten koncert, a ja bym chciał móc to gdzieś uprawiać. Tak, jak ogródek, powiedzmy. Jak możemy Ci pomóc? Zrobić taki, taki związek działkowców, ale dla muzyków. Coś takiego by musiało powstać na przykład. Albo wynająć muzykom ogródki działkowe i każdy miałby swój domek i mógłby tam sobie osobno... No jest ekranie. coś takiego ZAX. ZAIKS nie. ZAIKS zajmuje się prawami autorskimi bardziej niż, niż, niż jakby... No i pielęgnowaniem spływania pieniędzy z tych tak, ogrodów tak, to, to muzyki. To tylko to, ale to trzeba najpierw tą muzykę uprawiać, żeby móc się zapisać do ZAIKS-u i płacić składki i mieć potem te tam Muzycy grają też na ulicach. Też, ale gdzieś muszą ćwiczyć, prawda? Gdzieś to trzeba wszystko stworzyć i wyćwiczyć. Malarz też się pokazuje na wystawach, ale musi to wszystko gdzieś namalować. No to w takim razie co robić? Co robić? To jest bardzo dobre pytanie. I mi jest ciężko na nie odpowiedzieć, tak wiesz? Od razu. No, trzeba znaleźć miejsce. Fajnie by było, żeby to było. Od... Trzeba znaleźć, czyli te miejsce, pustostan? Lokal. No, No ale ten lokal no, musi być z prądem. Pewnie musi powinien być o... z prądem. Musi być z parkingiem. Najlepiej, żeby był parterowy i żeby miał toaletę albo dwie. I było ogrzewane. ktoś tam powinien sprzątać. Sprzątanie, sprzątanie już może być na różnym poziomie, ale od czasu do czasu fajnie jakby ktoś zmiótł korytarz, bo każdy sobie zawiaduje, tak jak w Cieplaku w tej chwili salką swoją osobno i ją sprząta. Miasto miałoby w tym jakiś interes? Urząd Miasta? No, uważam, że spory. Przede wszystkim wspiera, naprawdę wtedy wspiera lokalnych artystów, dając im, nawet nie, że da lokale, oczywiście, że za te lokale należałoby płacić, ale chodzi o to, że po prostu byłoby gdzie, bo w tej chwili artyści są sprowadzeni do tego poziomu, że są gotowi płacić, ale niekoniecznie jest to miejsce, za które mogliby płacić. Więc miasto mogłoby dostrzec w tym, dostrzec w tym że ma y, wtedy pod ręką iluś artystów i może im też zaproponować, skoro my wam daliśmy to miejsce, czy bylibyście skłonni pokazać się tu, zagrać nam tutaj koncert. To jest y, dobry sposób na to, żeby. Wspierając tu sztukę, móc ją wykorzystywać trochę dla własnych celów, ale to jest cel, który sprowadzi się do koncertu albo wystawy, na której skorzystają mieszkańcy. Młodzi, starzy, jacykolwiek, którym się spodoba. Będę grał pod koniec marca koncert w Wyjściu Awaryjnym. Bardzo serdecznie zapraszam. To jest inicjatywa oczywiście oddolna. Jest to koncert, na który z pewnością przyjdzie sporo młodych ludzi zainteresowanych. Takim rodzajem muzyki, akurat ciężkiej. Jakbyś więcej mógł powiedzieć o tym, dlaczego mieszkańcom powinno na tym zależeć, żeby, był, żeby było takie miejsce dla artystów? No po pierwsze, dlatego, że pośród mieszkańców jest wielu artystów. Mogliby na tym skorzystać. Po prostu mogliby się wtedy zgłosić, widząc możliwość yy, skorzystania z miejsca. No nie? Yy, są też ludzie, którzy chcieliby żeby ich dzieci zainteresowały się jakimś tam rodzajem sztuki, prawda? Yy, to otwiera możliwość, że jeśli są artyści i mogą tworzyć, to mogą to eksponować, pokazywać potem. Czyli tak jak mówię, pojawia się miejsce koncertowe, można dziecko wysłać w bezpieczne miejsce do domu kultury na koncert, a nie do klubu, gdzie nie wiadomo, co się dzieje. No nie? To też stanowi pewną różnicę. Yy, no, mieszkańcy korzystają w tym momencie na tej kulturze, która im się zwraca. Tu będę w kółko mówił to samo, ale to są cały czas wernisarze, wystawy zdjęć, koncerty. Jest to pole do popisu dosyć spore, moim zdaniem, i oryginalne, ponieważ to są twórcy, przecież no, jesteśmy twórcami niebanalnymi, niszowymi oczywiście, i nie liczymy na to, że tłumy będą do nas uderzać z zachwytem jakimś, ale znajdują się odbiorcy na to wszystko. Czy znasz jakieś takie dobre przykłady z innych miast, w których są takie centra? Hmm. O większych miastach nie za wiele ci powiem, bo tam są te rzeczy dosyć skomercjalizowane i są komercyjne po prostu miejsca dla prób, dla zespołów. Ale Sam Wrocław jest przykładem tego, że oddaje przestrzeń stowarzyszeniom, żeby stowarzyszenia mogły sobie tam zawiadywać sztuką. Takimi przykładami jest Stary Browar na przykład. Gdzie, powsta gdzie yy, cała przestrzeń dawna industrialna została przekazana dla stowarzyszeń. Dzięki temu mogą się tam próbować, tworzyć i eksponować artyści. Podobnie masz w Katowicach, yy, w Nowej Hucie, gdzie są rewitalizowane yy, dawne, dawne industrialne obiekty, yy, wykorzystywane do celów kulturalnych nie niszczą, znajdują się na to pieniądze z Unii Europejskiej, na przykład tudzież z jakichś innych funduszy, żyjemy cały czas w erze rozkwitu korzystania z tych funduszy europejskich, więc być może miasto, które potrafi korzystać w tej chwili z funduszy dosyć mocno, na remonty wszelkie przynajmniej, również obiektów typu, typu okrąglak, mogłoby może miasto gdzieś tam zainteresować się tymi artystami i wy, wyłapać gdzieś jakieś, jakąś dotację czy coś, żeby coś Wyremontować albo przynajmniej oddać stowarzyszeniom, i stowarzyszenia mogłyby już na własną rękę szukać możliwości yy, refundacji, jakichś remontów na obiekt. Tak jak to się dzieje przy wyjściu awaryjnym, gdzie właściwie jest to kolejna inicjatywa tych samych ludzi. Najpierw była fabryka, fabryka druga, potem piekarnia. Powiedzmy o tak, To były niezależne inicjatywy. Tak, tak. I Ludzie, którzy prowadzili po prostu w, właściwie w pustostanach. Takie miejsca kulturalne? No w, w miejscach, które, w obiektach, które były przeznaczone prędzej czy później do wyburzenia. One nie miały jakiejś wartości komercyjnej, nie, były do, nie nadawały się do wynajęcia. I ci ludzie no, dostawali zdewastowane, yy, dosyć zniszczone pomieszczenia. Które własnym sumptem remontowali, tak, tak, przystosowywali tak. i tam odbywały się Dokładnie koncerty. Tak, tam są różni fachmeni, stolarze, murarze, są ludzie dobrej woli, którzy po prostu zrobią, nie wiem, kupią farbę i ją zaniosą. Ja, mając kiedyś do dyspozycji spore płachty filcu albo czarnego materiału, i to mówimy o wymiarach typu 5 na 5 metrów kwadratowych, oddawałem to wszystko, bo akurat no, zbywało mi, miałem to, dostało mi się w jakimś powiedzmy spadku po, po, po jakimś tam innym remoncie. Oddawałem to, bo wiedziałem, że potrzebują, no, a nie widziałem innego sensu, żeby to trzymać. Nie, nie była to wykładzina, żebym sobie ją dał do mieszkania czy coś w tym stylu, a tam przydała się na obicie sceny. Ja miałem potem oczywiście y, poczucie dumy, że tutaj widzę filc, prawda, który sam dałem i tutaj ktoś na nim gra i przyjeżdża, przyjeżdżają na przykład zielone żabki i widzę zespół zielone żabki, który gra na tym moim filcu. Y, jest to ci ludzie po prostu, którzy tworzą to wszystko, y, mają wokół siebie dosyć sporą grupę sympatyków, którzy po raz kolejny pomogli stworzyć. Jeszcze jedno miejsce. Odremontować je, stworzyć tam przestrzeń pod koncerty i pod działalność fundacji. No tak, tylko że tam nie ma prób, tylko bardziej to jest sala koncertowa, tak? Yy, I to, no. to bardzo mała. No, z tego co wiem, to tak. Ale o ile nie będzie tam koncertu, będzie można odbywać tam próbę. Co można dzisiaj zrobić? Od czego zacząć? Dzisiaj, dzisiaj to ja właściwie chyba musiałbym zebrać muzyków albo samemu pójść i pogadać chyba, nie wiem, z prezydentem miasta? Tego Ci życzymy. Już takie rozmowy wstępnie się odbywały parę lat temu, ale nie przyniosły na razie żadnego efektu, ponieważ muzycy nie zorganizowali się w żadną osobowość prawną typu stowarzyszenie. Trudno się z tego wykaraskać. Czyli tak naprawdę to musi się zacząć robota od siebie, tak? Czyli od takich osób jak ty, które zawiążą stowarzyszenie, i one na, ty, na rzecz tego stowarzyszenia można przekazać jakiś, wynająć im jakieś pomieszczenia, przekazać jakieś no, świadki. Na przykład. Przy czym to jest o tyle skomplikowane, że wtedy musiałby się, musiałbym się zająć organizacją stowarzyszenia, wypełnianiem papierów, zabieraniem ludzi w ogóle, bo musi być oczywiście odpowiednia ilość ludzi, żeby móc w ogóle założyć stowarzyszenie. Potem zająć się rozliczeniami stowarzyszenia i tak dalej, i tak dalej. Bawiłeś się w stowarzyszenie, wiesz, że to jest kupa biurokracji. Ja wolę zajmować się muzyką. Dlatego to jest może scedzanie tej roli na kogoś innego, ale uważam, że tutaj miasto powinno bardziej wyjść z tą inicjatywą i zająć się zorganizowaniem tej przestrzeni, żeby artyści mogli po prostu sobie tworzyć i nie musieć zajmować się biurokracją i tym, jak to zrobić, żeby mi to działało. Prezydent o tym wie? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Trzeba by właściwie się z nim może spotkać i zapytać. Dziękuję Ci Marczynie za spotkanie, za rozmowę. Mam nadzieję, że będziesz miał miejsce, w którym będziesz mógł sobie ćwiczyć. Ja Jeżeli też będziemy też mogli też Ci też jakoś pomóc, to, to po prostu weźwi nas. Tu masz fajne studio. Mogę tu kiedyś wejść z perkusją? po <noise> I ponagrywam. Będziesz mógł filmować. Dobrze. Dzięki. Spoko. Dzięki również.